proszę Państwa, jest nam niezmiernie miło. Mnie jest bardzo miło, że mamy tak dzisiaj znamienitego gościa. Nie będę wymieniać jakby wszystkich jakby funkcji, jakie Pan pełnił w życiu. Jedna ta najważniejsza, czyli szef Rady Ministrów polskiego rządu. Przed Państwem Kazimierz Marcinkiewicz. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że zgodził się Pan na spotkanie w naszym programie, w którym jeździmy po Gorzowie, a jak wszyscy wiemy, jest Pan gorzowianinem. Tak, i jazda po Gorzowie pewnie nie jest łatwa i nie ze względu na korki, tylko ze względu na dziury w drogach. Prawdę mówiąc, to jest naprawdę stały punkt programu. Jak wjeżdżam do Gorzowa, to wiem, że muszę zwolnić, bo muszę dbać o samochód. O zawieszenie, tak żeby jest. Nie zostało tak za Panem. Jest. No jest to problem, to jakby teraz się toczą te budowy, remonty. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, ale cały czas tych rzeczywiście dziur przybywa. Panie Kazimierzu, jak to było jakby w czasach Pana dzieciństwa? Jakby zacznijmy od tego, gdzie Pan spędzał najwięcej czasu? Jak wiemy, trzech muszkieterów, bracia, Arek, Mirek, Kazik, trójka braci. Gdzie żeście najwięcej czasu tutaj w Gorzowie spędzali? Ale się biliśmy strasznie dużo. No właśnie, biliście naprawdę, się, co? Tak, ale to znaczy, to jest to zdrowe rodzeństwo tak, wtedy, nie? Tak, ale nie, no było fajnie, no bo byliśmy w trochę podobnym wieku, więc mieliśmy podobne zajęcia. Mieszkaliśmy na Dzieci Wrzesińskich. Dzieci Wrzesińskich wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Była tam taka stara bonanza, jeszcze taki domek, a nie było schodów donikąd, tylko była genialna górka, z której zjeżdżaliśmy na sankach, na butach, na tyłkach, na wszystkim, co kiedy się te tylko działo. Potem powstały oczywiście. Tak? No tak, ja mówię o 200 lat temu. No. I rzeczywiście to było świetne miejsce, bo i górka, i park, i to było wtedy niezagospodarowane, więc było takie naprawdę dziewicze i wszyscy się tam spotykaliśmy z różnych stron. Oczywiście graliśmy w piłkę na podwórkach. Te podwórka były bardzo fajne. Graliśmy w kiczkę, graliśmy w palanta, graliśmy w takie gry naprawdę, no po prostu zupełnie odjazdowe, o których dziś już wszyscy zapomnieli. I to były gry podwórkowe, czyli nie graliśmy w gry w komputerze, na laptopie czy w smartfonie, tylko graliśmy rzeczywiście na podwórkach i pewnie przez to byliśmy. Czyli jakby okolice jakby dzisiejszego centrum wtedy też, jakby to są te rejony, które Pan jakby jako swoje, tak? Jakby kojarzy. Tak, to było nasze miejsce wychowania. Wychowywaliśmy się oczywiście przez rodziców i przez babcię, ale tak naprawdę też wychowywaliśmy się na podwórku z kromką chleba z masłem albo ze smalcem i z ogórkiem w ręku, więc to było super. A jakby skąd się w Was wzięło, bo jakby każdy z braci jakby gdzieś tam poszedł w takie działania polityczne, społeczne, gdzieś tam cały czas jakby wybraliście linię, no, zmieniania jakby świata, jakby swojego otoczenia i działania przede wszystkim, tak? Skąd jakby czuje Pan jakby albo zna jakieś takie przyczyny, które mogły się złożyć na to, że każdy z Was poszedł właśnie w taką stronę? Myślę, że trochę to jest związane z tym, że chyba jesteśmy bardzo wolnymi ludźmi i że wolność dla nas bardzo dużo znaczyła i tej wolności w tamtym świecie nie było, więc chcieliśmy się jakoś tam o nią starać, pewnie już od szkół średnich, już tam gdzieś tam to się zaczynało, dojrzewało, jak nam kłamali na historii o Katyniu, a my wiedzieliśmy, że to jest kłamstwo od rodziców, od babci, od starszego pokolenia, więc to w nas rodziło taki absolutny sprzeciw i w ten sposób myślę, że dojrzewaliśmy do tego, że trzeba się zajmować różnymi sprawami społecznymi, tymi, żebyśmy żyli my, a potem nasze dzieci w lepszych czasach. A taka, zawsze chciałam zadać Panu to pytanie na temat fizyki, ponieważ z wykształcenia jest Pan nauczycielem fizyki. Czy jakby do dziś gdzieś tam została w Panu taka jakaś chęć po prostu poznania przez jakieś takie empirycznych, jakichś różnych doświadczeń, czy na przykład, nie wiem, patrzy Pan na kostkę lodu, mówi, jak się fajne te tam atomy poukładały w rzędzie, albo coś w tym stylu?
To jest bardziej skomplikowane. Mhm. Ja najpierw byłem, mogę powiedzieć, chemikiem, bo skończyłem naprawdę bardzo, bardzo dobre gorzowskie technikum chemiczne. Mhm. Ono wtedy było jeszcze lepsze, było wyposażone genialnie przez zakłady włókien chemicznych Stilon, mhm. Emitex Stilon. Naprawdę były na najwyższym poziomie. I chemia mi się znudziła, bo jej było przez te 5 lat strasznie dużo, więc poszedłem na fizykę. Zdałem też na piątkę równania Maxwella we Wrocławiu, naprawdę na świetnym uniwersytecie. Potem jeszcze chciałem robić matematykę, ale przyszły dzieci i się w ten sposób studia skończyły. Natomiast dziś zostało mi to, że czytam sporo książek o pracy mózgu, o tym, w jaki sposób działamy, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób panować nad tym, co się w tych neuronach w mózgu dzieje, to jest naprawdę ekscytujące, niesamowicie ekscytujące, kapitalne. I to mi pomogło właśnie dlatego, że fizyka, chemia, że to jest dla mnie, nie jest ciałem obcym. Po drugie, w biznesie, to jest bardzo ciekawe, jest tak, że ja bardzo dobrze radzę sobie z różnymi na przykład startupami technicznymi, z różnymi firmami technologicznymi. Ja jestem w stanie im pomóc w sensie finansowym, bo rozumiem ich działalność. Dużo lepiej rozumiem ich działalność, dlatego że nie jest to dla mnie ciało obce. Więc sporo jest takich rzeczy, które... Pani redaktor, tak naprawdę to trochę jest tak, że rządzi nami natura i także prawami społecznymi, życiem człowieka rządzą prawa naturalne i one są związane z prawami fizyki. Mhm. A czuje pan właśnie, przed programem rozmawialiśmy o tym, że jakby świat się zmienia. Ja mam wrażenie, że pan prowadząc właśnie i Facebooka, Instagrama, jakby jest... jakby człowiekiem, który uczy się i dostosowuje do tego, jaki jest obecnie świat. Tak jak pan mówi, że łączy naukę, którą pan wyniósł ze szkoły, z tym, jak nowoczesne startupy, tak, działają i jak je prowadzić. Czy uważa pan, że jakby za mało jesteśmy my, jako w sumie Polacy, wyrozumiali i trochę pokoleniowo się nie słuchamy i nie szanujemy swoich jakby takich ideałów i priorytetów? To są dwie różne rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz to jest zasady. Znaczy, no, trzeba mieć zasady i trzeba ich w jakiś sposób przestrzegać. Mm-hmm. Natura nam pokazała, że jest coś takiego jak dobro, prawda, piękno i męstwo. Dziś warto też wymienić w czasach wojny. I jeśli się ich przestrzega, to jest dużo łatwiej żyć. A z drugiej strony, to jest trochę tak, ja naprawdę żyję strasznie długo już, chociaż nie za długo. I widzę, że świat kiedyś zmieniał się bardzo powoli. Że 10 lat, a świat był mniej więcej taki sam, że niewiele się zmieniło. Dziś jest tak, że codziennie świat się zmienia. Że to, co określa świat wokół nas najbardziej, to jest właśnie zmiana. I ja osobiście nauczyłem się żyć ze zmianą i nauczyłem się przyjmować tę zmianę do siebie i do życia. Trochę mi pomogły dzieci, bo jeśli chodzi o technologię, to zawsze było tak, że wszyscy starsi szli do swoich dzieci, a to zrób mi coś w tym telefonie, a to zrób coś w tym, a tu pomóż mi w tym. I jak ja tak robiłem, to mi dzieci mówią, tata, co ty nie dasz rady? I oni mnie nauczyli technologii. Ja dziś nie mam żadnych problemów. Pamiętam, w ubiegłym roku pracowałem w jednej korporacji i oni zastosowali taki
taki korporacyjny, korporacyjną aplikację. Ja byłem w tej korporacji najstarszy i okazało się, że to, co właściciele nam narzucili, ja potrafiłem jako pierwszy zastosować w ogóle w całej korporacji. 30-latkowie do mnie przychodzili i mówili, a to pomóż, co my mamy z tym zrobić, a jak to się używa, a jak to się zmienia, a jak tamto się zmienia. To trochę głupie, bo ci młodzi ludzie powinni sami sobie z tym poradzić. No, ale to potwierdza regułę, że jednak całe życie trzeba się uczyć, tak? Żeby gdzieś tam czerpać z niego radość. Wróćmy jeszcze na sekundkę do dzieci. Ma pan 4 dzieci, ale również wnuki. Czy potrafi pan wymienić imiona wszystkie tak szybciutko? Ale oczywiście, że nie tylko potrafię wymienić imiona, ale potrafię też wymienić daty urodzin, co podobno w przypadku mężczyzn nie jest takie proste. Ale nie będę tego robił, dlatego że szanuję swoją rodzinę i to powiedzmy tylko ile już i o rodzinie wnuków. Się... Mam 5 wnuków, ale nie na razie. Karola, to nie jest ostatnie słowo. No, też mi się tak mam nadzieję. Dobra, czyli tu są tereny, tak? Tutaj, gdzie pan tutaj dokładnie sobie mieszka. Tak. Czyli dzieci wrzesińskich tu mamy. Tu wszędzie szaleliśmy, rozrabialiśmy. Aha. Naprawdę na potęgę. Nawet policja nas kiedyś po Sylwestrze zatrzymała, bo farbą olejną malowaliśmy okna sąsiadów. Tam był Michałek i najlepsze lody w mieście. Naprawdę, no po prostu cała masa. To jest to życie i to jest... Czyli tu w centrum tutaj tu, było życie. To wszystko inaczej nasze. Wyglądało i mur wyglądał inaczej. Aha. I ten park naprawdę to jest genialny park. Można nawet dziś zwrócić uwagę na to, ja przynajmniej tak widzę, żyjąc w różnych miastach i zwiedzając różne miasta, że tak jak kiedyś na przykład bardzo ważne były, nie wiem, 30-20 lat temu centra handlowe dla nas wszystkich, bo sporą część życia spędzaliśmy w centrach handlowych, to dziś dużo ważniejsze są parki. I miasta zaczynają dbać o parki, zaczynają z parków robić naprawdę cacuszka, takie naprawdę nie parki handlowe, fajnie. Tylko tak, gdzie jest zieleń, a nie beton, gdzie są rośliny, gdzie są zwierzęta, gdzie jest miejsce dla psów, gdzie jest miejsce dla dzieci, gdzie jest miejsce dla każdego z nas, gdzie można zrobić grilla, gdzie można... Ja pamiętam, jak wyjechałem do Londynu i tam mieszkałem obok Hyde Parku i to było dla mnie zdumiewające, że Londyńczycy w Hyde Parku robią po prostu wszystko. Co człowiekowi przyjdzie do głowy, to oni robią w Hyde Parku. A ja pamiętam park Róż w Gorzowie, gdzie tam naprawdę uchodziło się tylko po asfaltowych dróżkach. Tam była trawa i to nie dotykaj, nie ruszaj. No. Było takie bardzo sztuczne. A teraz to się zmienia. Parki stają się bardzo ważnym miejscem dla naszego życia i muszą nam służyć, a nie my im. Właśnie to funkcjonalne podejście do nawet i zabytków, nawet do pomników przyrody jakichś i parków w Europie jest świetne. U nas jakby cały czas się boimy, czy możemy dotknąć, czy możemy wejść, a jednak to ma służyć mieszkańców. Panie Kazimierzu, wróćmy do 2005 roku. Jak to było w ogóle, wiadomo, jakby został pan ogłoszonym kandydatem na premiera, potem jakby objął pan urząd, a proszę mi powiedzieć, jak to tak wewnętrznie pana dotknęło pod tym względem, że jakby pojawili się zboru, tak, panowie, pojawiły się samochody, jakby państwo zaczęło się panem opiekować, stawał się pan coraz bardziej znany, jakby jaka to była ta konfrontacja taka tego fejmu ogólnopolskiego, że tak powiem? Znaczy, ja trochę to już znałem, bo byłem szefem gabinetu politycznego Buzka parę lat wcześniej, w związku z tym widziałem, jaka jest obsługa premiera, bo żyłem na co dzień z premierem, czy przy premierze i obsługiwałem go także, więc było to dla mnie znane, ale to oczywiście nie jest przyjemne, bo to odbiera właśnie wolność, także ja na przykład kiedyś tu w Gorzowie uciekłem borowcom i pojechałem sobie gdzieś na kawę, tylko po to, żeby uciec, naprawdę nie po to, żeby wypić
wypić kawę, bo kawę można wszędzie wypić, ale tylko po to, żeby uciec, bo to uwiera. Każdego wolnego człowieka uwiera, że inny człowiek czy inni ludzie są tuż i człowiek nic nie może zrobić bez ich wzroku, bez ich wiedzy, bez ich kontroli. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że te 9 miesięcy bycia premierem to były jedne z najpiękniejszych miesięcy absolutnie mojego życia, dlatego że jeśli ja żyłem polityką, a żyłem przez bardzo długi czas, to w polityce jest się po to, żeby zmieniać świat. I ja przez te 9 miesięcy miałem tę świadomość, że jako premier ja absolutnie rządzę i ja absolutnie mogę zmieniać Polskę. I to wynegocjowanie tych pieniędzy dla Polski, tych 67 ponad miliardów euro, które naprawdę zmieniły Polskę. Ja to widzę na każdym kroku, na każdym miejscu widzę, ile jest nowych dróg, nowych, nie wiem, światłowodów, nowych oczyszczalni ścieków i całej masy innych rzeczy, czy to w przemyśle, czy w rolnictwie, czy gdziekolwiek. No tak, bo to byliśmy świeżo w Unii Europejskiej, tak, rok później, nie? I ja widziałem, że to jest możliwe zmienianie świata, że codzienne decyzje mają wpływ na życie ludzi i to było ekscytujące po prostu, że robiłem to, co lubiłem i że to dawało odpowiednie efekty. Więc to był naprawdę świetny czas i świetna praca i bardzo się z tego cieszę, że premierem byłem i że mogłem pozostawić sobie jakąś tam małą cegiełkę różnych ciekawych rzeczy. A chciałam zapytać też... Na przykład nie jako premier, ale wywalczyłem te budynki powojskowe dla szkoły, wyższej szkoły zawodowej, dla akademii dziś i to rzeczywiście nikt mi tego nie odbierze. Będzie stało, nie? Panie Kazimierzu, jak się chciałam zapytać, tak, czy też mnie to bardzo ciekawi, kiedy był taki moment newralgiczny dla Pana, kiedy wkurzył się Pan na PiS? Jakby, co było takim jakby tym ogniem zapalnym, kiedy stwierdził Pan, jakby pochodząc jakby z konserwatywnej partii, jakby z takimi przekonaniami, a nie innymi, jakby kiedy to się zaczęło, jakby ten kiełek, kiedy wykiełkował? To się zaczęło trochę w 2007 roku, właściwie już w 2007 dobrze mówię, w 2007 roku. Ja byłem w Londynie, ale interesowałem się cały czas sytuacją w Polsce. Przyjeżdżali do mnie także do Londynu dziennikarze, żeby prowadzić różne wywiady, rozmowy i tym podobne rzeczy. Mhm. Jak ja zacząłem to śledzić, to ja zauważyłem pewną zmianę u Kaczyńskiego, a mianowicie on był surowym liderem. On nie pozwalał na to, żeby kraść, nie pozwalał na to, żeby swoich zatrudniać, żeby swoje rodziny zatrudniać. I w 2007 roku to się zaczęło zmieniać. Ja zauważyłem, że PiS zaczyna wykorzystywać władzę do własnych, prywatnych celów, a nie do zmieniania Polski. Ja najpierw zacząłem to pisać Kaczyńskiemu, a zacząłem to mówić różnym ważnym osobom w PiS-ie, a gdy to nie pomogło, zacząłem o tym mówić także głośno w tych wywiadach, że nie podoba mi się to, że PiS zaczyna robić prywatę. I w 2007 roku jakoś w wakacje przed
jeszcze tymi wszystkimi aferami związanymi z Leperem, ja napisałem list do Kaczyńskiego, w którym wystąpiłem z PiS-u, podając przyczyny. Właśnie takie przyczyny. Miałem nadzieję, że Kaczyński mi odpisze i że będzie mnie namawiał jednak do pozostania i wyjaśni całą sprawę. On nawet na ten list nie odpowiedział. W związku z tym ja rzeczywiście rzuciłem legitymacją PiS-u, bo uznałem, że PiS przestał realizować swój program po prostu. Mm-hmm. Ale to też panu jakby doszukuje się pan tego, że właśnie to całe wyjście do świata, tak, jakby bycie premierem, wyjazdy do tego Londynu, jakby poznawanie ludzi, bycie w tym świecie polityki europejskiej, światowej, jakby też panu trochę jakoś może poszerzyło horyzonty. Wydaje mi się, że mogło tak być. Znaczy, panie redaktor, ja całe życie inwestowałem w siebie. Mhm. Naprawdę, ja mniej więcej co 5 lat robiłem jakieś studia, czy jakiś program, czy coś takiego w różnych miejscach i bardzo się z tego cieszę, bo ja wiem, że inwestycja w człowieka, w siebie samego jest rzeczą bardzo ważną, bo to rozwija. Ale mogę powiedzieć, że jednym z ważniejszych uniwersytetów, jaki skończyłem, jeszcze nie skończyłem, jestem cały czas studentem, to jest zwiedzanie świata, naprawdę. To jest poznawanie ludzi, kultur, różnych innych zachowań, poszukiwanie emocji, poszukiwanie historii. To jest naprawdę niezmiernie ważne i absolutnie to buduje człowieka. Ja wczoraj miałem taką rozmowę z młodym człowiekiem, który mówi tak do mnie: wiesz, ja to się bardzo cieszę, że byłem w Ukrainie parę lat temu, bo jak zobaczyłem i poznałem tych Ukraińców, to przestałem się z nich śmiać tu w Polsce. Zacząłem ich normalnie szanować, bo oni są tacy sami jak my. No. I nie ma między nami różnicy. A wcześniej, zanim tam byłem, to jednak różnie się zachowywałem wobec nich. I właśnie na tym to polega. Jeśli my jeździmy, ale nie po to, żeby leżeć na plaży, tylko jeśli poznajemy inne kultury, inne światy, rozmawiamy z ludźmi, poznajemy tych ludzi, to wtedy otwieramy się na nich dużo inaczej. Widzimy, że oni są tacy sami bez względu na to, jakie mają poglądy, jaki kolor skóry, jakie wyznanie, czy cokolwiek innego. I to jest kapitalne. Wtedy otwieramy siebie i ubogacamy siebie na te wszystkie inne cywilizacje, kultury, zachowania, dokładnie, możliwości i wzrasta w nas szacunek dla innego człowieka. To jest absolutnie jeden z fajniejszych uniwersytetów świata. I warto jeździć, ale naprawdę, warto jeździć nie po to, żeby opalać się gdzieś tam na plaży, tylko żeby poznawać tych innych ludzi, żeby z nimi rozmawiać, żeby uczyć się od nich i ich uczyć, bo to jest zawsze interakcja, dokładnie, prawda? Dokładnie. A ja chciałam też zapytać o to, że wszedł pan w świat jakby celebrycki w pewnym momencie, wiadomo jakim, nie będziemy udawać, że nie, ale wydaje mi się, że teraz pan jakby wyciąga z tego wszystko, co najlepsze. W takim sensie, czy nauczył się pan wykorzystywać to, że jest pan znany w całej Polsce, do celów właśnie, żeby edukować o otwartości, o sporcie, o tym, żeby jakby dbać o siebie, edukować się, jakby czy jakby stanął gdzieś pan w takim miejscu, gdzie czuje się już pan jakby dobrze w tym świecie medialnym? No, to trochę tak ludzie mówią, że moje premierostwo było jakimś tam początkiem nowego uprawiania polityki, właśnie takiej otwartości, takiego pokazywania siebie z różnych stron. Mm-hmm. To jest niesamowite, ale ja pamiętam, że ja miałem nawet poparcie społeczne, czy zaufanie społeczne powyżej 70%, i to
dużo powyżej 70%, co było naprawdę na warunki polityczne było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja jestem naturalnym człowiekiem. Ja naprawdę nie to, że się uczyłem tego w jakiś sposób, tylko ja po prostu jestem, jaki jestem i tyle. I myślę, że ludzie jednak wyczuwają to, że ktoś jest naturalny. Wyczuwają to, że ktoś nie sztucznie kłamie, nie sztucznie macha rękoma, wyuczenie czy w inny sposób, tylko że po prostu jest taki, jaki jest i nie udaje, że jest inny. I zastanawiałem się, co z tym fantem zrobić. No, był taki czas, że wykorzystywałem to do tego, że chodziłem po wielu miejscach i komentowałem życie polityczne. Ale żeby to robić, to trzeba codziennie żyć polityką. A ja na to nie mam czasu, więc tak naprawdę zrezygnowałem z tego. Zrezygnowałem z tego komentowania. Komentuję to tylko w swoich mediach społecznościowych, ale też pomyślałem sobie, że jednak warto dzielić się pewnymi wartościami. I tymi wartościami to jest właśnie zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, to jest uprawianie aktywności fizycznej, które są naprawdę niezmiernie ważne dla człowieka. I ja rozumiem, że dwudziestolatkowie może tego jeszcze nie rozumieją, ale już 30 czy 40, tym bardziej 50-latkowie powinni to wiedzieć. I ja naprawdę zakochałem się w pływaniu. Ja wiem, że jak popływam albo jak pobiegam, to mam cały dzień dużo lepszy, jestem dużo sprawniejszy. Ja naprawdę mam to sprawdzone. Wchodzę na siódme piętro schodami i nie mam zadyszki. A mam już swoje lata. Myślę, że każdy by się, nawet młody człowiek, zasapał. Dlatego, że zdrowo żyję i jestem aktywny. No właśnie, ale skąd pan w ogóle wymyślił to, żeby tak naprawdę brać motywację, żeby codziennie, czy tam co dwa dni iść na taki trening, jakby rzeczywiście te efekty tych treningów, to jest coś tak niesamowitego, że się tak w tym pan zakochał? Tak, to jest niesamowite, bo człowiek jest dużo zdrowszy i jest dużo sprawniejszy. Znaczy, ja lubię żyć, ja kocham życie, ale lubię żyć intensywnie. I żeby żyć intensywnie, no właśnie trzeba mieć siły, trzeba mieć sprawność, to jest łatwe w wieku 30 czy 40 lat, a potem już się robi trochę trudniejsze. A dla mnie nie jest trudniejsze, bo ja po prostu jestem absolutnie tak samo sprawny, jak byłem 30 czy 20 lat temu. Nie widzę absolutnie żadnej różnicy. A do tego naprawdę proszę mi wierzyć, że po treningu, nie za długim, niekoniecznie właśnie długim, czy wystarczy 30-45 minut, to człowiek ma zupełnie inny dzień. Endorfiny, które wytwarza w sobie, powodują, że jest bardziej uśmiechnięty, bardziej szczęśliwy, że jest po prostu fajnie. Jasne, ale motywuje pan masę ludzi. Ja w ogóle podziwiam pana, że wziął pan udział w tej walce charytatywnej, której gratuluję, widziałam wczoraj. Naprawdę walka na równym poziomie z chłopakiem o połowę młodszym od pana. Fajna inicjatywa, w ogóle nie rozumiem hejtu, bo taki też się pojawił oczywiście jak przy wszystkim, to nawet nie ma co o tym gadać, ale żeby jakby podjąć się boksu, przecież to jest jakby praca nad oddechem, nad głową, to jest logistyczna po prostu dyscyplina, gdzie trzeba wymierzyć czas, zaplanować, jakby skoordynować atak, jakby jak pan w ogóle z tym boksem sobie poradził? Zaskoczył pana w ogóle? Nigdy nie myślałem o boksie. Ja nawet niespecjalnie oglądałem boks. No naprawdę, tylko najważniejsze walki, ale tak, to on mnie nie fascynował nigdy, bo ja nie jestem jakimś typem takiego człowieka, który by wymieniał się razami. To źle. Czasem trzeba. Ale na szczęście trafiłem na najlepszego trenera na świecie. Naprawdę Robert jest po prostu mistrzem świata i jest naprawdę najlepszym trenerem w Polsce. I
on mnie kapitalnie nauczył ruszania się i nauczył mnie tylko paru, nie wszystkich ciosów czy uników, ale mieliśmy tylko 2 miesiące na to, żeby się tego nauczyć, ale mnie się to bardzo spodobało. Naprawdę to było straszne, jak ja pierwszy raz obijałem sparing partnerów po ja ich przepraszałem po prostu. Przepraszam. Tak, bo to, oni się ze mnie śmiali. Tak, oni się otrzepali cios. I dawali mi ciosy, mówili też musisz się nauczyć przyjmować ciosy na szczękę i trzeba było rzeczywiście to przeżyć, ale walka była fajna, przyniosła ogromne pieniądze. Super. Dla powstańców warszawskich. Naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony i pewnie będę trochę wracał już nie na ring taki publiczny, ale do tego, żeby od czasu do czasu powalczyć, bo człowiekowi też trochę tej asertywności tego rodzaju też potrzeba. I, ja chyba miałem tego za mało. Ja to mówię, że jestem za dobrym człowiekiem i że trochę tych ciosów trzeba się nauczyć zadawać, bo niektórzy od czasu do czasu na nie troszkę zasługują. Dokładnie, tak jest. Już wracamy na pole golfowe. Przejechaliśmy przez miejsce, gdzie spędzał pan dzieciństwo z braćmi. Czego możemy życzyć Gorzowowi? Tak już w jednym zdaniu. No, żeby tak zmieniał Gorzów jak to śmietnisko tu. Naprawdę, w całej Polsce wielokrotnie spotykam się z tym, bo ludzie jakby kojarzą, że ty jesteś z Gorzowa, że jest to pole golfowe tu zrobione i że ono jest bardzo fajne, że jest zrobione w przepięknym miejscu, na takich prawie rozlewiskach Warty, że widoki stąd są przecudne, a jednocześnie jest bardzo zadbane, więc wielu ludzi biznesu kojarzy Gorzów także z polem golfowym i tak powinien się to Gorzów zmieniać. Mhm. Tak, zmieniać te brzydkie, brudne, źle zrobione miejsca na takie cacuszka jak to pole golfowe i tego Gorzowowi życzę, trzymam kciuki, śledzę cały czas, co się dzieje ze Stalą, co się dzieje z koszykarkami, co się dzieje z uczelnią, bo to są też jakoś tam w niektórych przypadkach moje dzieci, więc to oglądam, słucham, patrzę i o tym rozmawiam od czasu do czasu. Gorzów jest fajny, może fajny być jest, jeszcze nie? fajniejszy. Dokładnie, a jeszcze tak szybko, a jakby warszawska przyroda gorzowska, przecież to się nie ima, przecież nie chciałby pan pobiegać przy jeziorach, kiedy pan wraca do Gorzowa biegać? To jest prawda, że w Gorzowie się dużo lepiej biega, dlatego że są górki. Warszawa jest strasznie płaska i trzeba znajdować, a znajdowałem schodki, żeby a tu jak przyjeżdżam, to naprawdę wbiegnięcie z centrum do Tesco to już jest po prostu coś genialnego, bo to jest piękna góra i ma chyba z 70 metrów albo i lepiej przewyższenia, więc rzeczywiście Gorzów jest genialnie położony i pod tym względem jest piękny, ale Warszawa jest chyba drugą w Europie stolicą, która pod względem zieleni ma dużo parków. Ja mieszkam przy samym Polu Mokotowskim i to jest też całkiem niezłe. Dobra, dziękujemy Państwu bardzo. Moim Państwa gościem był Kazimierz Marcinkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wizytę. Pozdrawiamy.